Nowe zabawki. Cały zestaw. Takie o kwadratowym przekroju. Prostokątne. Dużo trudniej się to łapie. No i właśnie jedną z pozycji w planie treningowym tygodniowym jest ćwiczenie chwytu na tych zabawkach. Bo te wszystkie inne są w inny dzień. Normalnie to jest tak, że one tutaj nie wiszą wszystkie naraz. Jak je już założyłem, to mi się nie chce zajmować. Pierwsza rzecz to jest próba utrzymywania się na tych kwadratowych. One mają 6 cm grubości i już bardzo trudno na nich się utrzymać. Trudno mówić o utrzymywaniu się, tylko o próbach utrzymywania się. Na oko sekunda to na razie rekord na tych. Raz, dwa, trzy, cztery. Ora, dobrze, jest progres. No, jestem mega zadowolony, bo to był mój rekord. Tyle jeszcze się nigdy nie utrzymałem na tych elementach. Więc widzę, że progres jest. Warto trenować. I na nich ćwiczę. Na razie według tego pierwszego planu. Tutaj gdzieś wrzucę link. W opisie też będzie do treningu chwytu, czyli trening siły chwytu i sytuacja ta, kiedy się jest w stanie utrzymać maksymalnie 7 do 10 sekund. No ja na razie tyle w ogóle nie jestem w stanie. No ale te 4 czy 5, jak ostatnio tutaj było, dam radę. No, już spadam. Czyli bardzo krótkie serie i wiele powtórzeń, krótkie odpoczynki i kilka takich serii. I w ten sposób wyrabiam ten chwyt. Tu jeszcze jest takie szersze, z dwóch takich kawałków zrobione. I tak, żeby się utrzymywać na jednym elemencie. Podobny chwyt. Troszkę inna pozycja rąk. No i też na razie bardzo krótko. Ale i tak dłużej niż miesiąc temu. I o to chodzi właśnie, żeby te malutkie kroczki sobie kumulować i niech się zbiera. Ninja Factor w maju. No i tak to leci. Ma być ciężko. Tu jest gruba decha. Ciężko złapać. Później będzie łatwiej na innych rzeczach. Na maksa. A to aktualnie jest maks. 2-3 sekundy. Na razie to wszystko. Jeszcze takie dechy. Cieńsze trochę niż tamte. I to samo. Też wiszenie na tych dechach. O, i tak to się przekłada. One są centymetr, półtora cieńsze niż tamte. I już troszkę dłużej na nich jestem w stanie się utrzymać. Ostatnia nowa zabawka. Taka decha. To jeszcze nie wyważona, dociąć trzeba. Tu też kanty nie zaokrąglone. Ale docelowo właśnie do takiego wiszenia niestabilnego. I przy okazji treningu chwytu na krawędzi, które jest zupełnie inny od kółka i wszelkich innych takich elementów. Takie wiszenie. Na razie się wcina palce, więc za długo na tym nie próbuję. Jak sobie zeszlifuję, to wtedy będę wisiał dłużej. Stały punkt programu. Duża kula. 23 cm. Już od dawna ją mam i powolutku też wtedy trenuję wiszenie na niej. Też nie jest to prosta sprawa. Jak do tej pory, jak ją zawiesiłem w przeszkodzie, to przeszedłem tylko raz. Jednak się nie nagrało, bo aparat nie zaskoczył akurat wtedy. Nie trzeba powtórzyć. Ale tylko raz. No właśnie. No kiedy łatwiej? Jak się prostują? Ciężej. No i mniej więcej tyle i też takie sesje wiszenia na tej kuli robię. Kapitalnie to potem procentuję na tych małych, bo jednak tu
jest dużo, dużo, dużo ciężych. Potem na tych małych jest łatwiej. A myślę, że jest kwestią czasu, jak wprowadzą jakieś większe. Już gdzieś tam któryś producent się chwalił, że no były ósemki, a teraz tam już mamy dwunastki. Więc tylko czekać. Czy Armagedon, czy Barbarian, pewnie prędzej Barbarian wprowadzi takie kule. To jest jeden z elementów chwytu, jaki aktualnie ćwiczę, oprócz tych wszystkich bardziej standardowych, czyli kółek, nunczak i zwykły kulek. Nunczaka z palików od drzew, te najgrubsze, 8 cm średnicy, więc to jest już bardzo ciężko na nich się utrzymać i też stanowią element mojego treningu chwytu, siła chwytu. Tutaj się na tym wyrabia, bo ona już tutaj nie ma, nie jest się w stanie ich objąć. No i właśnie o to chodzi. Są trochę lepsze niż te kwadratowe, ale też mega trudne. Na tych czarnych to nadal nie jestem w stanie utrzymać się dłużej niż 2 sekundy. O przechodzeniu na razie nie mam mowy. Że w praktyce to wygląda tak, że o, i mniej więcej na ten moment tyle. Co i tak jest dużo, bo postęp jest. No już spadam. A tu są te czerwone. I one mają o centymetr tylko mniej. Czyli jak te mają 8, to te mają 7. I jest bardzo duża różnica w tym, jak długo się jestem w stanie tu utrzymać. Bo jest tylko centymetr różnicy. A spadłem dopiero teraz, czyli bardzo duży jest przeskok na tak niewielkiej różnicy średnicy. Ogromny wzrost trudności wzrost ze średnicą. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na metodę na przeszkody. Tutaj kilka dzisiejszych wrażeń z treningu na trudnych elementach. A jak trenować chwyt? Jest też na innym moim filmie, gdzie pokazuję, jak używam na odmianę tych zabawek. Takich bardziej standardowych. Kulki. Nunchaka też grubsze niż zwykłe. Cieńsze. Wszystko tutaj jest. W domowym zakresie, na drążku takim montowanym w drzwiach można wyćwiczyć naprawdę całkiem sporo, więc polecam kreatywność. Dzięki i do zobaczenia.